Witamy ponownie w Kujawsko-Pomorskiej E-Szkole na już niestety dzisiaj ostatniej lekcji, ale jest to lekcja historii prowadzona przez pana Zbigniewa Milkiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tego, co patrzyłem przed lekcją, chyba kontynuujemy dzieje drugiej RP, zgadza się? Tak jest, oczywiście. I dzisiaj spróbujemy zająć się życiem politycznym tej drugiej RP od początku jej istnienia, właściwie od roku 1919 do końca 1925 roku. Zapraszam. Drodzy maturzyści i nie tylko, no dzisiaj matura już poza tym rocznikiem. Zresztą rozmawiałem z kilkoma osobami, kilka osób napisało do mnie w sprawie egzaminu, także taką informację zwrotną co nieco miałem, ale arkusza właściwie nie obejrzałem, już ewentualnie wyprzedzając jakieś pytania. Natomiast dzisiaj chciałbym uzupełnić tę bazę danych o kolejny okres w dziejach RP, drugiej RP, mianowicie abyśmy zwrócili uwagę na czasy funkcjonowania i wielkiej, i małej polityki od 1919 roku, od wyborów do Sejmu Ustawodawczego poprzez uchwalenie małej konstytucji, a następnie konstytucji marcowej, abyśmy przyjrzeli się potężnej walce politycznej między dwoma obozami politycznymi drugiej RP, które doprowadziły do bardzo opłakanych skutków. W podstawie programowej kształcenia ogólnego te treści oczywiście się pojawiają w postaci umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech ustroju drugiej RP w oparciu o konstytucję, tym razem jedną, tę pierwszą, jak widzicie w zapisie podstawy programowej 1921 roku, a więc konstytucję marcową. Ale także popatrzcie, kolejny ważny wskaźnik tych podstaw programowych maturalnych: należy umieć rozpoznawać, opisywać główne ugrupowania polityczne drugiej RP, ich aktywność w życiu politycznym oraz przywódców. I na tym oczywiście się dzisiaj skupimy. Pierwszy dokument, który pokazuje nam właściwą drogę od władzy dyktatorskiej Józefa Piłsudskiego, przypominam, skupił on w listopadzie 1918 roku pełnię władzy. I władzę wojskową najpierw 11 listopada, a 14 listopada od Rady Regencyjnej otrzymał uprawnienia cywilne. A więc tak naprawdę nie było żadnego ośrodka władzy, który mógłby Piłsudskiego jako tymczasowego naczelnika państwa kontrolować. W związku z tym, no właśnie użyłem tego określenia, władzy dyktatorskiej. Ale ten właśnie dyktator, ten tymczasowy naczelnik państwa wspólnie z premierem rządu sygnuje dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, więc otwiera zgodnie z oczekiwaniami ogromnej większości społeczeństwa taki republikański i skierowany w stronę demokracji etap istnienia drugiej RP. Bo mają się odbyć wybory do Sejmu Ustawodawczego, wybory, które przesądzą między innymi o kształcie ustawy zasadniczej, bo tym właśnie Sejm Ustawodawczy miał się zająć. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w tym pierwszym artykule publikowanego tekstu dekretu o wyborach do Sejmu Ustawodawczego widać wyraźnie zapis o równości w zakresie posiadanych praw wyborczych, a więc równości również bez względu na płeć. Pamiętajmy o tym, że jednym z ważniejszych osiągnięć drugiej RP było doprowadzenie do tej emancypacji politycznej kobiet. Wiemy, że w niektórych krajach Zachodu ten proces odbył się później, był wydłużony w czasie. W Polsce od razu uznano, że to jest coś naturalnego, aby kobiety również posiadały prawo wyborcze i aby mogły z niego skorzystać. No i tu właśnie widać ten dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego i wybory odbyły się 26 stycznia 1919 roku, więc proszę zobaczyć, że ten proces wyborczy musiał być organizowany bardzo szybko. Pamiętać też należy o tym, że odbywał się on w warunkach bardzo trudnych, warunkach, kiedy
no właściwie nie wiadomo było, jak będą określone w przyszłości niedalekiej albo dalszej granice naszego państwa, również w toku, w trakcie działań i dyplomatycznych, i militarnych, które związane były właśnie z tym procesem, którego omawianie przedstawialiśmy na innych poprzednich zajęciach. No i popatrzmy, jakie zasady funkcjonowały w odniesieniu do tych wyborów, pierwszych wyborów parlamentarnych do Sejmu Ustawodawczego. Popatrzcie, że cenzus wieku nie wynosił 18, lecz 21 lat, ale pamiętajmy o tym, że również były to wybory o takim charakterze nowoczesnym, jakich używają jako narzędzi określających status wyborów politolodzy. Mianowicie były to wybory powszechne, równe, bezpośrednie, przeprowadzone w tajnym głosowaniu. I również pojawia się jeszcze jeden przymiotnik wyborczy, mianowicie były to wybory proporcjonalne. I ta proporcjonalność bez jakichkolwiek progów zaporowych doprowadziła do stworzenia takiej sceny politycznej, która była permanentnie ze sobą skłócona, no i przynosiła owoce raczej zgniłe niż te oczekiwane frukta, o jakich myśleli nie tylko politycy, ale również obywatele Rzeczypospolitej, co wykorzystali no, przeciwnicy formuły demokratycznej, prowadząc w 1926 roku do wyraźnego przesilenia i zamachu majowego, o którym także będziemy rozmawiali niedługo. Co jeszcze było ciekawe, że nie na wszystkich terytoriach możliwe było w tym momencie, terytoria, które później stworzyły Rzeczpospolitą, drugą RP, aktu wyborczego, w związku z czym powolutku między innymi takie wybory uzupełniające odbywały się na kolejnych terytoriach. Sejm Ustawodawczy funkcjonował aż do jesieni 1922 roku, więc ten proces formowania ziem polskich właściwie w tym czasie praktycznie się już zakończył. No, z wyjątkiem jeszcze decyzji Rady Ambasadorów w sprawie Galicji Wschodniej, to jest rok 1923, ale faktycznie Galicja Wschodnia z Lwowem przecież znajdowała się również w granicach RP. Ale również z powodu braku możliwości przeprowadzenia tego aktu wyborczego poza dawną kongresówką oraz Galicją Zachodnią, zdecydowano się na kooptację, czyli dołączenie posłów z ziem, na których wybory odbyć się nie mogły. Więc były to między innymi ziemie Pomorza Gdańskiego czy Wielkopolski, ale również właśnie dokooptowano posłów z Galicji Wschodniej, którzy byli również wcześniej, dlatego mówimy o kooptacji, byli wcześniej deputowanymi do odpowiednio parlamentu pruskiego, niemieckiego oraz do parlamentu, do Rady Państwa Austro-Węgierskiego w części austriackiej, w części niemieckojęzycznej, w jakiej przecież znajdowała się cała Galicja. I wtedy właśnie w tym akcie wyborów do Sejmu Ustawodawczego ujawniły się główne istotne preferencje wyborcze oraz poglądy ideologiczne, poglądy polityczne głównych ugrupowań politycznych. I zaliczamy do nich, i tu warto pamiętać, oczywiście w dalszym ciągu Narodową Demokrację, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, które wszak w Sejmie funkcjonowało pod nazwą klubu Związek Ludowo-Narodowy, ale pamiętajmy, to ciągle ta sama endecja. Drugą istotną siłą polityczną, ale już bardziej z centrum tego spektrum politycznego II RP znajdowała się Chadecja, czyli Stronnictwo, Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. Zresztą o tych partiach za chwilę jeszcze powiemy. W tej chwili sygnalizujemy, że pojawiły się w wyścigu wyborczym do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 roku. Tą środkową część sceny politycznej uzupełniało również konserwatywne Polskie Stronnictwo Ludowe Piast z Wincentym Witosem na czele. A z kolei do lewicy, polskiej lewicy Sejmu Ustawodawczego zaliczymy Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie, między innymi Stanisława Tuguta, oczywiście Polską Partię Socjalistyczną. A także zwróćmy uwagę na to, że mniejszości narodowe, bardzo licznie reprezentowane w państwie polskim tego czasu, również zgodnie z zasadami prawa wyborczego, posiadały możliwość wystawiania swoich własnych komitetów wyborczych, które osiągnęły całkiem niezłe powodzenie i miały wpływ na podejmowane decyzje, między innymi decyzje związane ze stanowieniem zapisów konstytucji, bardzo korzystnych
Patrząc z punktu widzenia zapisu konstytucyjnego, materii prawa, również dla tych właśnie mniejszości narodowych. I pamiętać też należy o tym, że w tym czasie funkcjonowała aktywnie, podsycana oczywiście przez bolszewików, Komunistyczna Partia Robotniczej Polski, która niedługo później przekształci się, jeszcze kilka lat minie, w Komunistyczną Partię Polski. Komuniści, polscy komuniści, uważali, że państwo przecież jest niepotrzebne. To była kwintesencja tradycji rewolucyjnej socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz Polskiej Partii Socjalistycznej Lewica, które połączyły się wraz z powstaniem II RP i stworzyły właśnie tę formację polityczną. I komuniści namawiali swoich wyborców, ale także innych obywateli do bojkotu wyborów. Od razu dodajmy, że wybory do Sejmu Ustawodawczego, mimo takich nadzwyczajnych warunków, w jakich się odbyły się przy bardzo wysokiej frekwencji. Ta frekwencja wynosiła ponad 70% wszystkich zamieszkujących te obszary, na których się odbyły, albo wybory uzupełniające, mimo wezwania do bojkotu. To był naprawdę piękny wynik. Wynik, który świadczył o tym, że Polakom, obywatelom, bardzo bliskie były wartości i zasady funkcjonowania własnego państwa. Popatrzcie jeszcze na taką tabelę, która pokazuje nam to zróżnicowanie polityczne Sejmu Ustawodawczego. Bez jakichkolwiek, jak wspomniałem, progów zaporowych w Sejmie Ustawodawczym funkcjonowało, jak widzicie, kilkanaście różnych klubów parlamentarnych. Zresztą one bardzo często zmieniały również swoją liczebność, zmieniały swój skład, co utrudniało zbudowanie trwającej długo, realizującej zapotrzebowanie obywateli i stawiającej możliwości zrealizowania czy pokonania różnych przeszkód, między innymi związanych z działaniami wojennymi rządów. Dlatego te rządy były bardzo, bardzo niestabilne, na co od 1923 roku będzie zwracał uwagę również w mediach Józef Piłsudski, który odsunie się od systemu, do którego powstania przyczynił się w istotnym stopniu, a później będzie go coraz mocniej krytykował, sekował, aby wreszcie doprowadzić do jego obalenia w wyniku przewrotu majowego. Proszę zobaczyć, patrząc na współczesne warunki, okoliczności funkcjonowania różnych partii politycznych i tego systemu partyjnego, który funkcjonuje w Polsce, że właściwie współcześnie niczego nie wymyślono. To już było. Zmienia się tylko ta najczęściej techniczna, technologiczna obudowa, ale tak naprawdę wszystko znajduje się we właściwym miejscu. Oto ulotki wyborcze sygnowane zarówno przez endeków, jak i socjalistów. Proszę zwrócić uwagę na to, że w obu tych ulotkach autorzy zwracają się do kobiet, matki obywatelki, do kobiet, jak widzicie. I proszę zwrócić uwagę również na tę retorykę bardzo populistyczną, taką, która odnosi się do raczej niemożliwych do spełnienia obietnic, aby wszystkim żyło się dobrze, bogato i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy, Polska dopiero się odrodziła, była zdruzgotana o gospodarce i społeczeństwie, będziemy mówili na innych zajęciach, ale trudno zrealizować te marzenia, te szklane domy Żeromskiego. One nie powstaną, nie ma warunków, ale przedstawiciele partii politycznych z każdej strony będą mówili, nie, my to zrobimy, tylko wybierzcie nas. Ale chciałbym również zwrócić uwagę na to, że ten plakat, właściwie ta ulotka wyborcza znajdująca się po lewej stronie, sygnowana właśnie przez Narodowych Demokratów, bardzo wyraźnie wskazuje na charakter, na konieczność stworzenia państwa hermetycznego, państwa, w którym będzie dominował może etnos polski. A więc proszę zobaczyć, a nie chcecie chyba, żeby Żydzi na przykład i socjaliści nami rządzili. Więc ta retoryka jest również retoryką wojny, pokazującą na to, że my mamy pewną wizję państwa, w której mniejszości narodowe nie mają czego szukać. Popatrzcie, oto
znowu narodowcy i taka ulotka, że tak, uważajcie obywatele, bójcie się, bo wiem, jeżeli my nie wygramy, to wtedy między innymi wy, rolnicy, stracicie swoją ziemię, bo ona zostanie upaństwowiona. Być może trochę tak na wzór sowiecki, radziecki, taka groźba tutaj się kryje. No i odpowiedzi oczywiście PPS-u na te zarzuty, na te ostrzeżenia są naturalnie też bardzo proste. Przekaz jest bardzo czytelny, taki dychotomiczny, co zresztą widzieliśmy już nie raz i nie dwa w różnych okresach dziejów, nie tylko Polski, ale również i świata, patrząc choćby na sposób prowadzenia narracji przez papistów i zwolenników reformacji, Marcina Lutra na przykład. Więc precz ze zbrodniczą reakcją, precz z otumanianiem ludzi, ale niech żyje za to klasa robotnicza, niech żyje socjalizm, oczywiście socjalizm w obrębie państwa polskiego. I chciałbym również zwrócić uwagę na to, że także właśnie wspominane przeze mnie mniejszości narodowe tworzyły własne komitety wyborcze i oczywiście także brały udział w tym wyścigu wyborczym, jak na przykład tutaj widać jedno z ugrupowań żydowskich. No i kiedy ten Sejm się ukonstytuował, wtedy Józef Piłsudski jako tymczasowy naczelnik państwa oczywiście stracił swoją dyktatorską władzę, natomiast został najwyższym zwierzchnikiem władzy wykonawczej, a więc również i reprezentantem państwa. I widać, że w lutym 1919 roku otrzymał stanowisko już nie tymczasowego, ale po prostu naczelnika państwa. Niemniej jego relacja w stosunku do władzy ustawodawczej, do Sejmu Ustawodawczego wyraźnie się zmieniła. To znaczy Sejm się pojawił, a więc co za tym idzie, ogromne uprawnienia władcze, jakie posiadał wcześniej Piłsudski, zniknęły. I 20 lutego 1919 roku dostrzegamy akt prawny, który poprzedza pod względem istoty, swojej istoty wewnętrznych zapisów Konstytucję Marcową 1921 roku, ponieważ pojawiają się tu takie między innymi elementy, które później zostaną odnowione czy ponownie zapisane w Konstytucji Marcowej. Najważniejszą, najwyższą władzą w RP jest Sejm. Jest to władza suwerenna, no bo pochodzi z wyboru obywateli i oczywiście władza ustawodawcza. Piłsudski, jak wiemy, jest naczelnikiem państwa, ale nie tymczasowym naczelnikiem państwa i posiada uprawnienia reprezentacyjne. Reprezentuje państwo. No jest głową tego państwa, jako naczelnik państwa. Ale popatrzmy, że każda decyzja naczelnika będzie wymagała kontrasygnaty, czyli podpisu, zgody właściwego ministra. A jednocześnie i rząd, i naczelnik będą odpowiedzialni przed Sejmem. I tu widać tę wyraźną dominację władzy ustawodawczej nad władzą wykonawczą. I popatrzmy, jak wobec tego w tym Sejmie II RP funkcjonowały najważniejsze partie polityczne. I właśnie w tym Sejmie Ustawodawczym największą rolę usiłowała grać Narodowa Demokracja, która zresztą wygrała ten akt wyborczy, niemniej jednak nie była w stanie naturalnie samodzielnie sprawować władzy. Pamiętajmy, że i guru tej organizacji w dalszym ciągu był Roman Dmowski, tak jak i w czasach zaborów. Oczywiście wyrosło pokolenie nowych działaczy, między innymi obu braci Grabskich, Stanisława i Władysława, Stanisław Stroński na przykład. No to byli działacze, którzy wykuwali swoje umiejętności i w zaborze rosyjskim, i pruskim, i austriackim także. Więc niechętnie odnosiła się Narodowa Demokracja do mniejszości narodowych, szczególnie Żydów, Niemców. No i propagowała model funkcjonowania obywatela jako Polaka i katolika jednocześnie. Chrześcijańska demokracja, właściwie Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji z takim liderem, jakim był między innymi dyktator III Powstania Śląskiego, Wojciech Korfanty, próbowała realizować naukę społeczną Kościoła katolickiego. A więc nie mówiła, czy przedstawiciele tej formacji politycznej nie mówili, że nie chcą żadnych zmian. Oczywiście byli za zmianami, byli ludźmi centrum, ale najczęściej łączyli się, zwłaszcza w tym czasie, o którym wspominamy, do 1926 roku, z NDK-ami. Chłopów czy wieś reprezentowały w istocie
no, dwa najsilniejsze stronnictwa, które później dopiero w czasach sanacji połączą swoje siły, Piast i Wyzwolenie. Tu zwróćmy uwagę na Piasta, ponieważ on odegrał dużo bardziej istotną rolę z Wincentym Witosem na czele w kreowaniu kolejnych rządów, zwanych rządami Hieno-Piasta i rządem numer 2 1923 i rządem numer 3 w maju 1926 roku. I czego domagali się ludzie, politycy PSL-u Piast? No przede wszystkim przeprowadzenia uczciwej, transparentnej i korzystnej dla ludności wiejskiej reformy rolnej, a także emancypacji ludności wiejskiej w edukacji i polityce. Przedstawiciele Wyzwolenia domagali się przeprowadzenia reformy rolnej w bardziej radykalnym wymiarze, przede wszystkim bez płacenia odszkodowań właścicielom ziemi. Polska Partia Socjalistyczna, przypominam, to ona między innymi wyhodowała czy wytworzyła w sobie takich działaczy, którzy później byli bojownikami o wolną, niepodległą Polskę, choćby takich jak Józef Piłsudski. Tu nadal ten prym wiedli Galicyjczycy, między innymi Ignacy Daszyński, choć nie tylko on. No i domagała się oczywiście w ramach tego myślenia reformistycznego w nurcie socjalizmu, prowadzić reformy społeczne, uspołeczniać własność. No i wreszcie mamy także Komunistyczną Partię Polski od 1925 roku. Partię, która ciągle była na nie, czyli ciągle nihilistycznie w stosunku do państwa polskiego się zachowywała, próbowała doprowadzić do zniszczenia systemu politycznego państwa. Oczywiście była zawsze zbyt słaba, aby mogła sobie na to pozwolić. Była wykorzystywana przez Sowietów, przez międzynarodówkę komunistyczną. Działała generalnie nielegalnie, choć komitety wyborcze pod innym szyldem zazwyczaj dostarczały od jednego do kilku posłów do kolejnych sejmów w Polsce. No i rozwiązana w dramatycznych okolicznościach na polecenie Stalina, właściwie no teoretycznie międzynarodówki komunistycznej w 1938 roku, kilkuset jej liderów zostało wezwanych do Moskwy, no i zostali tam rozstrzelani, niestety. Taki był los. Najważniejszym dziełem Sejmu Ustawodawczego była Konstytucja. I tu pamiętajmy, Konstytucja 17 marca 1921 roku, więc Konstytucja marcowa w tej inwokacji, w preambule wyraźnie nawiązuje do aktu Konstytucji 3 maja 1791 roku. I ta konstytucja wyraźnie nadawała wiele różnych praw oraz swobód i wolności obywatelom. Między innymi wolność sumienia, wyznania, prasy, równouprawnienie płci, nienaruszalność własności prywatnej, etc., etc., ale jednocześnie zapewniała nadrzędnej roli Kościoła katolickiego w państwie. Jak wyglądał ten system władzy? No właściwie był bardzo podobny do tego, co, jeżeli chodzi o istotę, co zapisano w małej konstytucji. A więc, jak napisałem, władza ustawodawcza posiadała prymat, zdecydowaną superprzewagę nad władzą wykonawczą. Władza ustawodawcza składała się już nie z jednej izby, lecz z dwóch, Sejmu i Senatu. Jak widzicie, 444 posłów i 111 senatorów, wybierani na pięcioletnią kadencję. A ten Sejm, pierwszy Sejm po Sejmie Ustawodawczym dwuizbowy, funkcjonował nie 5, ale 6 lat. Kolejne wybory po wyborach jesieni, właściwie listopada 1922 roku, oznaczały, że kolejne wybory powinny odbyć się w roku 1927, ale po zniszczeniu demokratycznego systemu państwa przez Piłsudskiego i jego zwolenników, no Sejm zaczynał być atrapą państwa, a nie najwyższą władzą po wprowadzeniu nowel sierpniowych, dlatego też kolejne wybory do Sejmu odbyły się dopiero w 1928 roku. I popatrzmy na tę zależność władzy wykonawczej, a więc i głowy państwa, i prezydenta, i oczywiście Rady Ministrów. No system był czytelny, choć mocno nietrwały, jeżeli chodzi o możliwość skutecznego sprawowania władzy. I oto medal pamiątkowy, który pokazuje nam z jednej strony oparcie na tych tradycjach republikańskich starożytnego Rzymu, co my tu widzimy, oczywiście fasces naturalnie, symbol urzędu liktorów,
a jednocześnie symbol władzy najwyższych urzędników wybieranych na komisjach centurialnych przez obywateli rzymskich. Natomiast po lewej stronie, popatrzcie, co my tu widzimy? Różne stany społeczne, robotnicy, chłopi, przy tym orzełku, który znajduje się na górze, składają hołd komu? Maryi Chrystusowi. Ten medal odzwierciedla bowiem właśnie tę nadrzędną rolę Kościoła katolickiego w naszym państwie w myśl konstytucji. Oczywiście konstytucja nie podobała się temu panu. Popatrzcie, że Józef Piłsudski otwiera tekst konstytucji 17 marca i nie za bardzo jest zadowolony. Karykaturzysta z Muchy pokazuje, że Kościuszko też uznałby to za coś, co nie pasuje do rozmiaru, do aspiracji tego niedawnego jeszcze dyktatora. Dlatego między innymi Piłsudski powie w pewnym momencie: basta, koniec, ja w tej konstytucji się nie mieszczę, więc nie chcę być ani prezydentem, a później się wycofuję z życia publicznego, aby później znowu zaatakować. To widzimy także etiologię kryzysu tego systemu parlamentarno-gabinetowego. I pierwsze wybory parlamentarne już nie do Sejmu Ustawodawczego, ale Sejmu Dwuizbowego, jak mówiłem, w listopadzie 1922 roku, zakończyły się zwycięstwem hieny, pisanej przez CH, czyli chrześcijańskim Związkiem Jedności Narodowej, na który składały się przede wszystkim Związek Ludowo-Narodowy, endecy, oraz Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. I popatrzcie, że te partie polityczne, prawicy, konserwatywnej części sceny politycznej funkcjonowały przede wszystkim i uzyskiwały największe wpływy na terenach byłego zaboru pruskiego, ale również na Mazowszu, a także w Galicji Wschodniej. Ale okazało się, że ten sukces wyborczy nie zapewnił dominacji wyborczej przy proporcjonalnej ordynacji wyborczej, dlatego trzeba było główkować nad możliwością stworzenia rządu koalicyjnego. Ale oczywiście dominującą, dojmującą częścią życia politycznego w Polsce, i to warto pamiętać w tym czasie, do 1926 roku, tak jak pokazuje to karykaturzysta w Musze z tego czasu, była rywalizacja między endekami oraz piłsudczykami. Piłsudczycy właściwie nie stworzyli istotnej formacji politycznej. Zresztą te, które składały się z ich sympatyków, poniosły totalną klęskę w akcie wyborczym z listopada 1922 roku, ale mieli, posiadali swoich koherentów w różnych innych partiach o charakterze lewicowym, przede wszystkim w PPS-ie i w PSL-u Wyzwolenie. A więc ta walka, jak widzicie, no była osią, jak napisałem, tego konfliktu politycznego, walki rozszarpywania Polski. No nie chcę zadawać tu retorycznego pytania, ale zadam je. Czy czegoś wam to nie przypomina? I popatrzcie, hiena nie cieszyła się oczywiście wielkim poparciem czy jakąś popularnością wśród lewicy, między innymi PSL, Wyzwolenie, no bo reprezentowała przede wszystkim no, ludzi, którzy posiadali, czyli polskie mieszczaństwo, czy polskich właścicieli ziemskich. Choć także również naturalnie i po części okaże się, że łatwo było dogadać się z PSL-em, może nie łatwo, ale można było porozumieć się z PSL-em, z PSL-em Piast. Bardzo ważnym elementem tego życia politycznego były wybory prezydenckie. Wybory prezydenta RP odbywały się przez wspólne posiedzenie i głosowanie Zgromadzenia Narodowego, a więc połączonych obu izb polskiego parlamentu. I zobaczcie, że ten akt wyborczy, który odbył się 9 grudnia 1922 roku, zakończył się dopiero w piątym głosowaniu. Kandydatów było pięciu, w tym między innymi Maurycy Zamoyski. Człowiek, który był promowany przez narodową demokrację. I popatrzcie, że jego poparcie właściwie praktycznie się nie zmieniło. Potrzebne było uzyskanie większości bezwzględnej. A więc ponad 50% całego składu, 444 plus 200 plus 111, więc 5. Więc widać, że Maurycy Zamoyski nigdy nie uzyskał tej gwarantującej mu wybór liczby głosów. I tak najszybciej już w turze drugiej odpadł przedstawiciel PS-u Ignacy Daszyński. W rundzie trzeciej najsłabszy wynik otrzymał kandydat popierany przez mniejszości narodowe, Jan Baudouin de Courtenay,
I wtedy głosy mniejszości narodowych zaczęły mocno podbijać stawkę rywalizacji u Gabriela Narutowicza. Emigranta ze Szwajcarii, polskiego emigranta zarobkowego, naukowca, inżyniera, który nagle okazało się wszedł do tego wyścigu popierany przez wszystkich tych, którzy niechętnie spoglądali na kandydaturę popieraną przez narodową demokrację. I dlatego po odejściu, po odpadnięciu w rundzie czwartej, w turze czwartej przez Stanisława Wojciechowskiego, zwycięzca mógł być tylko jeden. I to właśnie Gabriel Narutowicz został pierwszym prezydentem drugiej RP. Józef Piłsudski przekazał mu 14 grudnia uprawnienia, czyli zrezygnował, no, oddał się do dyspozycji prezydenta. Sam przestał być naczelnikiem państwa. To widać scenę z tego spotkania. I co się stało? Narodowa demokracja, publicyści sprzyjający narodowej demokracji rozpoczęli bardzo ostrą nagonkę, między innymi w Gazecie Porannej, jak widać w takim tytule, która pokazywała taką retorykę. Ten człowiek nie jest reprezentantem Polaków, bowiem został wybrany między innymi dzięki głosom posłów mniejszości narodowych. A więc on tak naprawdę nie reprezentuje narodu polskiego. Dodawano jeszcze nieadekwatne totalnie, ale w toku brutalnej walki już powyborczej, bardzo istotne hasła zaklęcia. Żyd, bezbożnik, bezwyznaniowiec, co miało jeszcze bardziej zdeprecjonować wartość tego wyboru i wartość samego prezydenta. I to wszystko sprawiło, że niestety 16 grudnia 1922 roku artysta, malarz, no, zwolennik fanatyczny, jak mówią, nie wiem czy fanatyczny, ale zwolennik narodowej demokracji, Eligiusz Niewiadomski, oddał strzały, które uśmierciły, zabiły Gabriela Narutowicza. Wezwanie do jakiegoś pokoju, pacyfikacji właściwie nie znalazły odzwierciedlenia. Oczywiście odium odpowiedzialności politycznej spadło na narodową demokrację, ale wezwania do tej koncyliacji, do pokoju, do tego, że ten spór polityczny, no, nie może przybierać takiego charakteru, właściwie niczego nie rozwiązały. Cóż z tego, że w tej karykaturze muchy widzimy wezwanie Polacy, wszelkich partii, no w końcu zakopcie ten wojenny topór, nie walczcie między sobą. To nie miało żadnego znaczenia. Następcą Narutowicza został Stanisław Wojciechowski. Wtedy endecy troszkę się schowali, pomyśleli, dobra, niech będzie ten społecznik, a wcześniej jeszcze działacz PPS-u. No i rząd generała Władysława Sikorskiego doprowadziły do wytonowania, przynajmniej w formalny sposób, nastrojów. Ale walka o władzę ciągle trwała. I ta walka o władzę doprowadziła do stworzenia w 1923 roku koalicji Hieny, czyli MDK-ów i HDK-ów, z PSL-em Piast. Wincenty Witos po raz drugi w swojej karierze został premierem rządu. Ale musiał zmagać się z wieloma problemami, między innymi rosnącą hiperinflacją, wielkimi strajkami. No i doprowadziły one między innymi do tego, że w Krakowie na początku listopada doszło do walk, w wyniku których zginęło 18 cywilów, protestujących, robotników najczęściej, oraz 14 żołnierzy. Rząd Witosa politycznie, jak widać, był skończony. Ale czy to oznacza, że pojawiła się jakaś optyka, która pozwoli na zakończenie sporu Piłsudczycy kontra endecy? Okaże się, że nie. I ostatnią rzeczą, którą chcę poruszyć bardzo krótko, były ważne problemy, które stanęły u podstaw funkcjonowania naszego państwa. Na pierwszym ze slajdów pod tytułem Fundamentalne reformy społeczne umieszczam taką dywagację urzędnika państwowego. Urzędnik państwowy mówi tak, no ja właściwie prawie nic nie mam. Dostałem wynagrodzenie w tej torbie, zobaczcie, w kieszeniach znajduje się pełno banknotów. No tak, dostałem wynagrodzenie, ale mam ich zbyt mało, aby wynająć dorożkę, którą widzicie tam w tle, ale zbyt dużo, aby samemu unieść. Więc widzimy tutaj, że mamy do czynienia oczywiście ze zjawiskiem hiperinflacji.
Tu podobne wyobrażenie, które pokazuje, że urzędnik nie wie, co ma zrobić. Czy kupić papierosy, czy może zjeść jeden porządny obiad. Takie właśnie były między innymi rozterki ludzi, którzy otrzymywali wynagrodzenie w wypłacanych w coraz większych nominałach środkach w banknotach. I tym człowiekiem, który zdecydował się na wypowiedzenie wojny hiperinflacji, był specjalista, był fachowiec Władysław Grabski. I to on właśnie po klęsce Witosa przejął władzę w Polsce, uzyskał od Sejmu nadzwyczajne uprawnienia i przeprowadził reformę walutową, która polegała między innymi na zwiększeniu dochodów państwa, na wprowadzeniu nadzwyczajnego, jednorazowego, takiego w formie daniny obywatelskiej podatku majątkowego. Poprzez również redukcję zatrudnienia w administracji publicznej, poprzez wycofanie dofinansowywania na przykład do tańszych biletów komunikacji PKP. W efekcie został ustabilizowany skarb państwa, a wprowadzona została nowa waluta, która zmieniła markę polską na złotego polskiego, a jedynym emitentem tej nowej waluty został Bank Polski. I oto on sławiony jako ten awiator skarbu, ten, który wyprowadza polską gospodarkę, polskie finanse na wysoki poziom lotu, niekoniecznie balonowego, ale trzeba za to płacić oczywiście. To nie ma nic za darmo, jak widać. To dostrzega także karykaturzysta Muchy i na innej karykaturze podobnie. No właśnie, trzeba zacisnąć pasa, trzeba dać z siebie jak najwięcej, aby można było później korzystać z dobrodziejstw równowagi budżetowej, no i oczywiście także z pieniędzy, które nie będą posiadały nominałów, na przykład takich jak 10 milionów marek polskich. I oto ten cudotwórca. Natomiast drugą reformą społeczną, która nie została nigdy doprowadzona do końca tej drugiej RP, była reforma rolna. Trzy razy się za nią zabierano. Najpierw w 1919, później w obliczu najazdu bolszewickiego, znaczy właściwie podejścia bolszewików na ziemię polskie w lipcu 1920 roku. No i wreszcie w 1923 roku, aby zbudować ten rząd Hienopiasta. Wtedy endecy zdecydowali się na takie ustępstwa. W każdym razie, co się okazało? Że oczywiście ziemianie, właściciele gruntów nie chcieli za bardzo pozbywać się swojej własności. I w efekcie w latach, aż do końca istnienia drugiej RP, nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale ponad 730 tysięcy nowych gospodarstw rolnych powstało w wyniku parcelacji, podziału wielkich majątków ziemskich. Głód ziemi wszakże nie został nigdy zaspokojony. I podsumowując już te nasze rozważania, chciałbym pokazać tę znaną karykaturę zatytułowaną Niesforni tancerze. Widać tu, jak trudno funkcjonował system demokracji parlamentarnej w Polsce. Różne partie polityczne, tu akurat kierowane, czy kluby poselskie w Sejmie RP, na czele rządu stoi Witos, to jest ten rząd Hienopiasta. Nie, to jeszcze nie jest rząd Hienopiasta, ale Witos próbuje tu doprowadzić do porozumienia. Ale popatrzcie, że te wygibasy, te tajneczne figury posłowie wykonują w bardzo wolontarystyczny sposób. Czyli tak jak chcą, nie za bardzo licząc się z interesem ogółu, interesem państwa. No i dlatego pojawili się krytycy, wśród nich Józef Piłsudski, którzy powiedzieli, nie, ten system jest chory, jest zwyrodniały. My chcemy wypromować coś innego. No i właśnie to będzie podstawą, to zakończenie, podstawą następnych zajęć poświęconych zamachowi majowemu oraz rządom sanacji. Bardzo Wam dziękuję.